Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Romanek 100 i witam was w 10 odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj zeksplorowaliśmy trochę mapy, a teraz po wczytaniu gry przerzuciło mnie tutaj właśnie pod samo biuro, dlatego też w tym momencie pogadamy tutaj z tym gościem, który siedzi w biurze, a dopiero potem zajmiemy się, myślę, trochę też eksploracją oraz także oczywiście wykonywaniem tutaj śledztwa. Tak więc dobra, wejdźmy już do biura i pogadajmy z tym gościem. Ach, Altair. Pewien ptaszek powiedział mi, że mnie odwiedzisz. Al-Mualim zlecił egzekucję Garniera Dena Plus i oto jestem. Co możesz mi o nim powiedzieć? To wielki mistrz zakonu szpitalników i z pewnością mieszka w ich dzielnicy. Poza tym wiem niewiele. Radzę ci poszukać na mieście. Sprawdź, czego możesz dowiedzieć się od ludzi. Powiedz, gdzie się zbierają. To może uda mi się czegoś dowiedzieć. Warto zacząć w publicznych ogrodach na północy, czy raczej w tym, co z nich zostało. Możesz także przyjrzeć się opuszczonemu targowi na północnym zachodzie. Również kościół Marii z Jozafata na zachodzie pozostaje nadal popularnym miejscem spotkań. Te trzy miejsca powinny ci wystarczyć. Dziękuję za informację, Rafiku. Dobrze ją wykorzystam. Postaraj się. Przez chwilę buchał jakiś błąd w oświetleniu, bo było strasznie jasno, ale już jak widzicie się to naprawiło, tak więc dobrze. No i co, wychodzimy z biura i lecimy wykonywać właśnie śledztwo. No niestety bez synchronizowania punktów widokowych, jak widzicie, rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli właśnie o to śledztwo chodzi, są niestety niewidoczne. Dlatego też będziemy musieli niestety zeksplorować trochę tej mapy, tak żeby sobie te wszystkie miejsca odkryć. I to też teraz myślę zrobimy, znowu będzie odcinek myślę z eksploracji, a tylko troszeczkę będzie fabuły, ale myślę, że to nikomu nie przeszkadza. No i po prostu zróbmy to, bo bez tego będzie ciężko znaleźć w ogóle misję, jeżeli chodzi właśnie o śledztwo. Dlatego też tak naprawdę to zsynchronizowanie punktów jest wręcz wymagane, aby ukończyć właśnie śledztwo i zbliżyć się do naszego celu, a następnie go zabić. Jak widzicie, Akka jest dosyć rozwalona. No, tam też ten gościu mówił, że jakieś tam zgliszcza pozostały z jakichś tam ogrodów i ogólnie, no, że Akka była chyba jakoś oblegana, nie wiem dokładnie, jakoś tak nie pamiętam za bardzo, co tu się działo, szczególnie na Bliskim Wschodzie w tym okresie historycznym. Tak więc dobra, skaczemy. Okej, no jak widzicie, mamy tutaj już kolejną rzecz, właśnie związaną ze śledztwem, ale póki co pójdziemy zeksplorować dalsze punkty widokowe. Myślę, że zajmie no tam tak z 10 minut odcinka exploring, a reszta to będzie już same zlecenie i po prostu zajmiemy się podsłuchiwaniem, pobiciem, no i innymi takimi rzeczami, aby zdobyć jakieś informacje odnośnie naszego celu, ale to tak jak mówię, dopiero jak uda nam się zsynchronizować większość punktów. Na pewno nie zsynchronizujemy tego, wiecie, tego na tym takim budynku, ponieważ nie mam żadnego pojęcia, jak tam wejść. No i no, i to będzie chyba jedyny budynek, którego nie zsynchronizujemy, ponieważ no naprawdę nie wiem, jak tam wejść. Pewnie jakoś trzeba bardzo naokoło, ale szczerze nie chcę mi się tego na odcinku szukać. Może potem gdzieś na necie sprawdzę, albo sam pobiegam poza nagrywaniem, chociaż wątpię, ponieważ ja w tą grę poza nagrywaniem za bardzo nie gram. Nie mówię, że mi się gra źle, ale wolę sobie pograć na przykład już niedługo w Wiedźmina 2, którego mój brat sobie kupił, nie wiem dlaczego. Wolałbym oczywiście 3, ale że jest różnica ponad 100 zł w cenie, no to jednak jest trochę źle. Ale tak jak już mówiłem na kilku nagraniach, m.in. w ostatnim odcinku z City Skylines i poprzednim odcinku z Assassin's Creed, dostanę jakąś tam nagrodę za wyniki w nauce, bo jestem taki OP. No i dostanę właśnie ten hajs za wyniki w nauce, najprawdopodobniej to będzie hajs nawet chyba na 100% z tego co tam wiem. No i pójdzie to na pre-order Assassin's Creed Syndicate na PS4. W ogóle także zastanawiałem się, czy nie rozpocząć nowej serii gameplay, gdzie po prostu pokazałbym wam jednorazowo jakąś daną grę. No i w planach mam naprawdę dużo, na przykład nagrać przez udostępnianie w PS-ie gameplay jeden mecz z PES-a 2016 demo, z FIFA 16 demo, właśnie pojedyncze mecze. Tak samo jeszcze gameplay gdzieś tak 25 minut z Game Dev Tycoon. Oraz także z Car Mechanic Simulator 2014, które właśnie w tym w aktualnym numerze, czyli we wrześniowym już, tak? To jest chyba, znaczy nie, on jest w sierpniu i no, czyli sierpniowy powiedzmy numer CD Action i tam właśnie był Car Mechanic Simulator 2014, z tego też bym mógł nagrać gameplay. No i jeszcze podejrzewam parę gier by się znalazło, na przykład Euro Truck, na przykład jeszcze Crusader Kings, Medieval 2 Total War.
jakieś takie właśnie poszczególne rozgrywki. Jeszcze się nad tym zastanowię, możecie wyrazić waszą opinię w komentarzach. Jeżeli ktoś tam będzie chciał, to zrobię myślę jakąś ankietę na fejsie najprawdopodobniej. Ewentualnie może w końcu jakaś ankieta na Facebooka pójdzie, na YouTube'a, przepraszam. Ale jeszcze się nad tym zastanowię, ponieważ jakoś tak nie chcę mi się za bardzo nagrywać takich krótkich filmów właśnie o ankietach i tak dalej. Wolę po prostu dać linka na Facebooku. Wiem, że wtedy to o połowa mniej ludzi zobaczy, ale... No wiadomo, tak mi jest po prostu wygodniej, szybciej, ale być może jak będzie już właśnie, jeżeli odnośnie serii takiej może powiedzmy bardziej głównej, chociaż na przykład też o poradnikach youtubera, który pierwszy odcinek pojawi się 1 września, czyli w najgorszy dzień w roku, gdzie najprawdopodobniej znowu pokażę mi release'a, tak, takie uaktualnienie. No i będą poradniki youtubera i ankieta, jeżeli chodzi o to, była na Facebooku, na YouTubie nie było żadnej informacji, dlatego zagłosowały tylko 2 osoby. Ale obydwa głosy były na tak, dlatego drugi sezon poradników youtubera oczywiście będzie i pokażę w nim, jak obrabiać filmy i audio w Adobe Audition i w Adobe Premiere Pro oraz także jak zrobić miniaturkę, wiadomo, to co już było wcześniej. Dobra, tak ja się tutaj trochę rozgadałem, a mieliśmy już zsynchronizowane parę punktów, dokładnie już prawie wszystkie. No, prawie wszystkie, jeszcze 2 mi zostały, 3, ale tego nie zsynchronizuję, wiadomo. No i jak widzicie, mam tutaj już jakieś pierwsze misje, ale jest ich tylko 3? No to dziwne. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie to, ponieważ jesteśmy w miarę blisko i żeby nie latać 1000 razy, to sobie to teraz zrobimy. A nie, już jak widzicie, się mapa zaktualizowała i tutaj mam na przykład zbieranie flag, tak więc zbierzmy sobie te flagi. Ach, czy to nie Altair? Pamiętasz mnie? Nie? Uczyliśmy się fachu w tym samym czasie. Ciągle sobie nie przypominasz? Nieważne. Al-Mualim powierzył mi zadanie, którego wykonanie jest dla mnie zaszczytem. Mam cię wypróbować. Cóż za przyjemność. Ukryłem na tym terenie flagi. Znajdź je i przynieś. Szybko. Wielka szkoda, że starzec kazał mi udzielić ci pomocy, jeśli ci się nie powiedzie. Dobra, tak więc musimy pozbierać flagi, tak jak poprzednio. Gdzie jest pierwsza flaga? To jest ważne pytanie. Tu jest pierwsza flaga, dobra. Polecimy tędy, będziemy je sobie zbierać. Tylko mam nadzieję, że żadne nie pominę, ponieważ jeżeli pominę, to mam trochę przerąbane, ponieważ z tego co było ostatnio, trzeba zebrać wszystkie, no i właśnie teraz już są pierwsze utrudnienia, to znaczy spadanie z dachu, które wygląda tak bardzo drewnie, że masakra. Dobra, wejdźmy na ten dach z powrotem, zbierzmy tą flagę, która jest tutaj. Okej, okay. Przeskocz tutaj i teraz lecimy już dalej po następne. Tutaj jak widzicie, trasa jest tak w miarę wyznaczona właśnie, jak te flagi są porozstawiane, tak więc nie ma raczej szansy, żeby się zgubić, ale no, zawsze można po prostu źle gałką wskazać i Altair wskoczy gdzieś w ogóle tam, gdzie nie chcesz, ale to już nieważne. I może jeszcze ja wrócę do tego, co mówiłem, to znaczy, że być może jakaś ankieta, jeżeli chodzi właśnie o serię gameplay, jeszcze się pojawi na YouTubie, na pewno będzie na Facebooku, to jest na pewno, jeżeli tylko ktoś napisze pod tym filmem, żeby taką serię chciał, to wtedy, tak jak mówię, ankieta będzie, ponieważ będę wiedział, że ktoś będzie to chciał, wtedy będzie ten ktoś mógł zagłosować w ankiecie, jeżeli w oficjalnej ankiecie ten ktoś, znaczy właściwie nie ten ktoś, tylko opcja tego, kuźwa mać, jak tam się dostać. Jak tam się dostać, naprawdę, ej, dobra, wiecie co, może wejdę po drabinie, no i jeszcze raz kończąc, to... No, to jak tu wygra opcja na tak, no to będzie. Wejdź tu, dziękuję. Okej, teraz się mogę tutaj stąd spuścić. Spuść się, okej. No, zbierz flagę. Okej. Dobra, lecimy po następne. Trochę tutaj czasu stracimy na tej jednej, ale już chyba to wszystkie. Tak, to już będą wszystkie. No, tak więc zbieramy ostatnią, która jest tutaj. I jeszcze tylko wrócimy do informatora. Nie będzie to trudne, ponieważ jestem tuż obok. No, tak więc... Ankieta być może się niedługo pojawi, jeżeli ktoś napisze pozytywną odpowiedź pod tym filmem. Dobra, tak więc pogadajmy z nim. Wróciłeś. Jestem pod wrażeniem. Nie aż tak, by zmienić opinię o tobie, lecz skoro Al-Mualim tak rozkazał, powiem ci, co wiem o twym następnym celu. Garnier ukrywa się w fortecy szpitalników. Do środka dostaniesz się tylko podstępem. Tyle mogę ci powiedzieć. Okej, okay, to nie było... za bardzo pomocne, ale dostaliśmy informację, że izoluje się za murami swojej fortecy. Dobrze. Czyli teraz pasowałoby znaleźć jakiś sposób, aby tam się do tej fortecy dostać, jakoś tak w miarę niepostrzeżenie. No i zapewne któraś z tych misji nam to wytłumaczy, jak to można zrobić w miarę sprawnie. Dobra. Lecimy teraz do tego próby zabójstwa łuczników dla informatora, tak to się chyba nazywało. I gdzie to jest? To jest gdzieś tam niżej. Okej, tu jest ten ziomek. Tak więc znowu z nim gadamy. Dobrze, że przybyłeś, bracie. Przyda mi się twoje ostrze. Zbyt wielu tu łuczników przeszkadzają mi w pracy. Zabij ich wszystkich.
A być może zdołam ci pomóc w walce z szalonym doktorem. Zrób to niepostrzeżenie. Jeśli zostaniesz odkryty, uderzą na alarm i będziesz musiał zacząć wszystko od początku. No właśnie, tak więc musimy zabić ich po cichu, co łatwe nie jest. Ale w tym celu możemy sobie użyć noży do rzucenia, których kurwa macie nie mam. Ale nawet nie wiem, jak je sobie odnowić, o cholera. To taki trochę problem. Ale dobra, może mnie nie zauważą. Gdzie on? Okej, tu jest. Okej, jeden pad. Lecimy może teraz do tego. Zobaczmy, gdzie on jest, po pierwsze. To jest ważne. Dobra, nie widzę go póki co. O, tu jest, okej. Dobra, tak więc zajdziemy go od tej strony, żeby go na pewno dźgnąć od tyłu. Jeszcze tylko się upewnię, że się nie odwrócił. O, właśnie się odwrócił. Tak więc przejdziemy jednak od tej strony. I po cichutku zabijemy go od tyłu, okej. I został mi bodajże jeszcze tylko jeden, albo to już nawet wszyscy. Chyba to już wszyscy, muszę tylko wrócić do informatora, ponieważ to mam zaznaczone na minimapie. Tak więc wróćmy do tego informatora, niech on nam tam coś ciekawego powie o naszym celu. Gdzie on jest? On jest tutaj, zejdziemy sobie, myślę, po drabinie, nie będzie z tym problemu, a jednak będzie, bo oczywiście drabiny w Assassin's Creed to jest coś, po czym postacie nie lubią się wspinać. Ale dobra, gadamy z tym gościem. Dobra robota, Altairze. Skoro łucznicy nie żyją, mogę zająć się swoimi sprawami. Proszę. To jakieś zlecenie remontu w szpitalu Garniera. Może ci się przyda. Czyli co? Aha, zauważmy, na której dnieją świeczniki i... Świeczniki i pacjenci? Czemu świeczniki i pacjenci? To tak trochę bez sensu. No ale w każdym razie pacjenci w tej fortecy. Potem zobaczycie, jakie szalone rzeczy się tam odbywają w tej fortecy. Ale to potem, nie będę tego spoilerował, ponieważ jest to dosyć szalone. Dobra, lecimy zsynchronizować sobie teraz te punkty. Dwa, które nam pozostały, prócz tego oczywiście właśnie przy tej fortecy, w której ukrywa się nasz cel. Do której wcale nie jest tak trudno wejść. Gdyż jak widzieliście, ja tam wszedłem. Musiałem co prawda trochę strażników zabić, ale to nie był zbyt wielki problem. Dobra, tak więc lecimy do tego fuck punktu, który znajduje się tam gdzieś po drugiej stronie kompletnie mapy, ale już jesteśmy od niego na szczęście tylko 45 metrów. Za chwilę tam dojdziemy, jest o ta wieża tutaj. Na szczęście jakoś dobrze się zacząłem wspinać, nie mam problemu z wejściem na dach. Chodź, co prawda mamy łuczników, których sobie zabijamy. Super, że takich się nie da. Naprawdę fajnie. Dobra, walczymy. Ich mam na jedną kontrę, tak więc tylko muszę wyczuć kiedy. O, właśnie. No, poddałeś się. No to i tak zginiesz. Bo nie ma, żeby templariusze żyć nie mogą. Ginie. Chociaż trochę nawet nie był templariusz, ale powiedzmy, że przeciwnik to też nie może żyć. Dobra. Wchodzimy tutaj na nasz punkt, synchronizujemy go za chwilkę. Już jak widzicie, możemy rozpocząć misję, ale nie będziemy tego jeszcze w tym odcinku na pewno robić. Chyba, że nie będzie nic innego, ale w to akurat wątpię. Może jakiś tam mieszkańców poratujemy czy coś. Myślę, że takie coś nie będzie złe. Bo flag raczej nie będę zbierał, bo pierwsze nie ma żadnej mapki tego. A po drugie podejrzewam, jeszcze właśnie trochę zleceń odblokujemy. I mam tutaj na przykład jedno na pobicie, tak więc pójdźmy do niego. Jest ono tutaj tuż za rogiem, tylko że muszę tam wejść do środka tego czegoś i wraz muszę zejść na dół. Super. No nic, dobra, spróbujmy jakoś tutaj się spuścić, mam nadzieję, że dużo życia nie stracę, okej. No i teraz jest bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie. Jak tam kurwa mać wejść? No właśnie, jak tam kurwa mać wejść? A co on? Hem. Dajcie mi tu wejść. What the fuck, coś się z kamerą złagodzie. Nie wiem dlaczego. Okej, dobra, tu jakieś powinno być wejście. Jest, okej, mogę przejść. A jak zrobię sobie tak? Nie, dobra, widzenia. No to walczymy. Zaspalimy go. O, dobra, już nie dał się zaspalić aż tak dobrze. No, kontruj go. Kontra. No, co jest? Kontra. No, dziękuję. W końcu skontrował, nie wiem dlaczego nie chciał kontrować. W każdym razie już mu to wyszło. Chodzi mi o Altaira oczywiście. Dobra, kolejna kontra. I ty już się poddajesz, ale tak ci sklepa. Tak się zablokowałeś, tak więc nie uciekniesz. Okej, dobra, tak więc wchodzimy i tutaj mamy zadanie pobicia. Co, ja może zabił tylko tego strażnika. Okej, dobra. I teraz namierzymy cel. No, come on, kamero. Okej. No, co tam masz? Nico. Człek nie miał żadnych pieniędzy, tylko jakąś tubę. W środku był tylko jakiś papier z tymi bazgrołami. To nie bazgroły, tylko pismo, litery. Po co kto wsadza pismo do tuby? Mi to wygląda na marnowanie tuby. To na pewno ważne. Daj, rzucę na to okiem. Tak jak pomogłeś ostatnio. Nie dam ci tego ukraść.
Aleś ty mądry. Dobra, radź se sam. No właśnie, tak więc tutaj mamy coś, co możemy jednak od niego ukraść. To nie jest pobicie, tylko kradzież. No, ukradnij to. Dziękuję. Dobra. Tak więc zrobione. Odznaczmy go i miejmy go w dupie po prostu i chodźmy stąd. Do ostatniego punktu, jaki mam tutaj do zsynchronizowania w tej dzielnicy. I za chwilę sobie to zrobimy. No i on jest 80 metrów od nas, tak więc szybciutko sobie do niego podbiegniemy, zsynchronizujemy i będziemy kontynuować nasze śledztwo, żeby wymaksować je do końca, żeby wiedzieć jak najwięcej o naszym celu, żeby po prostu nie popełnić jakiegoś błędu i tak dalej, chociaż pewnie i tak jakiś błąd popełnię, ale to nic. Aha, tutaj się nie wepsnę, super. To musimy iść hatendy, tak mi się wydaje, dokładnie. I tutaj mamy ten jakiś taki kościół, dlatego może przejdziemy sobie już tędy i od razu wejdziemy na dach. O, właśnie. I teraz zaczniemy się po prostu wspinać na tą wieżę, która jest tutaj. Tylko to widzę, trzeba jakoś od innej strony, a dokładniej od tej. O, właśnie. Mam tutaj takie wystające kamionki, których można się chwycić. No i teraz musimy stanąć... Aha, dobra, jednak jest kładka. W innych częściach trzeba by stanąć tutaj na krzyż, a tutaj jest na szczęście kładka. Dobra. Come on, synchronizuj szybciej. Dobra. Zsynchronizowane, tak więc już praktycznie wszystkie punkty zrobione. Okej, teraz tutaj mamy pobicie. Tamta ikonka to była właśnie kradzież, a to jest pobicie. I sobie je uskutecznimy. Tylko chciałem go namierzyć. Okej. Chyba jestem trochę za daleko. O, teraz. Chyba się coś zbugowało i on nic nie mówi. Wkrótce, przyjaciele. A nie, dobra, mówi. Dobry doktor zadba o wasze potrzeby. Bądźcie cierpliwi i nie traćcie nadziei. Jest wielu potrzebujących, a on tylko jeden. Pracuje bez wytchnienia, służąc i ratując życie. Lecz na to potrzeba czasu. Czyli on mówi, jaki to ten doktor, którego mamy zabić, jest dobry i w ogóle... A my będziemy musieli go za chwilę pobić, żeby wydusić z niego informacje. Tylko niech zajdzie gdzieś do jakiegoś zaułka, gdzie nikt nie będzie się patrzył. Podejrzewam, że tam w dół pójdzie. A zresztą za chwilę zobaczymy. Come on. Idź szybciej, ziomek, bo nie mam całego dnia. Znaczy, w sumie jeszcze odcinka jest całkiem sporo. I tak pewnie nawet nie skończymy tych wszystkich tutaj misji robić. Tak mi się wydaje chyba, ponieważ jest jednak ich trochę. A zostało nam już tylko 8 minut. Niecałe. Dobra, weź się odpierdol, babo. No i nie wiem, czy tutaj już... Dobra, tam pobijmy go. Bez znaczenia. Nie, tutaj ktoś jeszcze będzie się bił. Ale ciebie to mam na hita, co? Na jedną... Aha, ja w ogóle pięściami kontrować nie mogę. Super. Okej. Będę musiał się trochę bardziej skupić na tym, żeby oni mnie nie bili wszyscy. Okej, dobra, jeden pad. No, ten też mnie bije. Dobra, chwilę. Najpierw bym tego jego kolegę pokonał, ale widzę, że to takie łatwe nie będzie. Kurde mać. Bitwa na pięści jest dosyć ciężka, ponieważ nie mam kontry. Dobra, teraz mogę. O. Kurde mać, ale ziomek jest mocny. Cholera. Okej. Litości, litości! Nie zabijaj mnie! Zrobię co zechcesz! Służysz garnierowi? On każe mi to mówić, żeby ludzie się nie zbuntowali. Żeby dać im nadzieję i chęć na jego zabiegi. Powiedz mi wszystko, co o nim wiesz. Tak, oczywiście! Wiem, co dzieje się w środku, co naprawdę robi. Mów dalej. Nie są chorzy, na początku nie są ranni, ale kiedy dostanie ich w swoje ręce, zaczyna się ból. Nie jest więc lekarzem, tylko chorym okrutnikiem. Ja nie wiem, co on im robi, że tak głośno krzyczą, ale trzeba położyć temu kres, zanim ucierpią kolejni. Powstrzymasz go? Dlatego jeszcze żyjesz. Jest ostrożny. Musisz wybrać odpowiedni moment. Idź do niego, kiedy będzie się zajmował pacjentami. Wtedy zapomina o całym świecie. Zatraca się w pracy. Tak, wtedy uderz. Dziękuję za informację. To mogę odejść? Pozwoliłbym, gdybym mógł. No, ziomek był dobry, ale no niestety zginąć musi, ponieważ takie są zasady asesynów. Ponieważ nikt nie mógł się inny dowiedzieć o tym, że właśnie Altair go, że tak powiem, przesłuchał. Dobra, mamy jeszcze tutaj dwie misje, które możemy wykonać, tak więc biegnijmy do nich jak najszybciej, żeby nam starczyło czasu na odcinku. Chociaż powinno nam 6 minut starczyć. A to chyba już nie są jakieś takie mocno długie rzeczy do zrobienia, typu na przykład zbieranie flag, które trwa no kawałek. Oczywiście musiałem spaść, bo czemu nie? Nie wspinaj się po tej drabinie. Biegnij.
Dobra, myślę, że tutaj... Fuck, glebą się, no super. Dobra, biegnij, 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 biegnij. Tutaj na lewo. Okej. Tutaj gdzieś mamy już tą misję. Tutaj musimy kogoś zasasynować. No dobra, pogadajmy z tym asasynem. Altairze, on mnie ściga, widział mnie. Zabije mnie oraz moją żonę i dzieci. Cóż za nieszczęście. Przybyłeś skrócić moje męki? Nie? Al-Mualim ma więcej współczucia niż myślałem. Może więc zechcesz mi pomóc? Ściga mnie pewien szpitalnik. Wyświadczyłbyś zaszczyt, gdybyś go zlikwidował. Byłem w akcji od czasu oblężenia przez krzyżowców. I w zamian mogę służyć ważnymi informacjami. Dobra, tak więc pomożemy mu. Jak widzicie, mam tutaj flagę. O, tylko czy ja tam doskoczę? Doskoczę. No dobra, no postarajmy. A, czekajcie, może właśnie, może po prostu przejdę, tak? Nie musimy się spieszyć z zabójstwem tego celu, dlatego po prostu... Okej, zaskoczymy. I zbierzemy flagę. Nice. No, bo tak jak myślałem, nie będę mógł tutaj wskoczyć i... umrę. Albo się stres baguje. Tak, umrę. Okej. Jak widzicie, Altair też nie umie pływać, jak większość postaci w starych grach. Użyj swobodnego biegu, no, jeśli chcesz właśnie. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nim jeszcze raz gadać. Ubłagam o to. No, znowu jestem tu, super. Dobra, przejdźmy tam już tak, jak tutaj przyszliśmy. O, nie, nie. Jezus Maria. Jezus Maria, nie. Serio. Co za gówno. Boże. Nie. No trudno, będziemy musieli tutaj wejść jeszcze raz za chwilę. Wczytuj się, gro, szybciej, okej. Dobra, teraz już się postaram stąd wyjść. Tak jak tutaj wszedłem. Nie, czemu on tak skacze, no... Jezus Maria, co jest? Nie wyjdę stąd. Serio, nie wyjdę stąd. Jezus Maria, jaki jestem głupi. Muszę się bardziej postarać. Teraz już może nie będę trzymał A, kiedy się wspinam, bo nie wiem dlaczego skacze. Dobra, ostatnia próba. Okej, i teraz już nie trzymam A, czyli nie powinien skoczyć i powinien się tutaj ładnie wdrapać. Okej, dobra, udało mi się stąd w końcu wyjść. Nie masz prawa tu wchodzić. Dobra, wyjdź. Zejdź. Okej. Muszę z tym gościem chyba jeszcze raz pogadać. Tak jest. Altairze, on mnie ściga, widział mnie. Zabije mnie oraz moją żonę i dzieci. Cóż za nieszczęście. Przybyłeś skrócić moje męki? Nie? Al-Mualim ma więcej współczucia niż myślałem. Może więc zechcesz mi pomóc? Ściga mnie pewien szpitalnik. Wyświadczyłbyś zaszczyt, gdybyś go zlikwidował. Byłem w akcji od czasu oblężenia przez krzyżowców. I w zamian mogę służyć ważnymi informacjami. Dobra, tak więc mam tutaj informacje, tylko... aha, dobra, tam jest cele. Tam są cele, tak więc biegnijmy je zabić. Mamy do nich 50 metrów. Mamy zabić dokładniej tych. Dzień dobry. Mogę ci tak? O, nie mogę. Czyli trzeba na mieczyk. Dawaj. Boże, po jakiemu oni gadają? Kontrol. Okej. I dobijmy go. No, nie zginie na tyle hitów. Ale i tak go dobiję. Okej, dobra. Zabity. Zlikwidowani templariusze, jak widzicie, nam się nabili. Musimy ich zabić 60. Dużo. Dobra, w każdym razie wróćmy do tego gościa. A wszyscy... O Boże, jednego celu nie zlikwidowałem. Oh my god. Dobra, jeszcze raz. Wracamy tam. Zamknąć ryje. Proszę. Wiecie co? Myślę, że przedłużymy trochę ten odcinek i... skończymy już wszystkie te misje śledztwa, żeby już w następnym odcinku tego nie robić. Okej, mam templariusza. Postaram się go zajść od tyłu. Proszę panie, macie trochę. Uda mi się? Uda mi się. No. Moja rodzina choruje. Okej. Nice. Dobra, wracam do informatora. Jak najszybciej oczywiście. I pójdziemy już do ostatniej rzeczy, czyli bodajże do podsłuchiwania. To nie potrwa długo, tak więc ten odcinek bardzo mocno się nie przedłuży, a poza tym myślę, że dla was dłuższy odcinek jest fajniejszy. Dobra, gadamy. Nie żyję. O, jestem ci niezmiernie wdzięczny. Oto co wiem o garnierze Dena Plus, wielkim mistrzu szpitalników. Garnier pozwala swym pacjentom wolno chodzić po fortecy. Nikt oprócz uczonych nie ma wstępu do jego pracowni, a dachów strzegą łucznicy. Te informacje na pewno przybliżą garniera do bram piekieł. Dobra, tak więc mamy informację. Do fortecy mogą wchodzić jedynie uczeń i strażnicy. Aha, czyli będziemy musieli najprawdopodobniej wejść z grupką uczonych. To jest jakiś pomysł. Nie pamiętam, czy tak się robiło, bo nie grałem dawno w tą grę.
I szczerze fabuły za bardzo nie pamiętam, dlatego wam tego nie powiem, ale myślę, że tak będzie trzeba zrobić. A teraz już biegniemy, tak jak mówiłem, do podsłuchiwania, czyli ostatniej aktywności, jaką możemy zrobić, aby to śledztwo przeprowadzić. Jest ono, już powinno być przynajmniej bardzo blisko, tak jest, dobra, już nie będę ustawiał znacznika, tylko po prostu gdzieś tutaj siądziemy za chwilę na ławeczkę. Mamy tych tutaj podsłuchać, a tutaj mam ławeczkę, okej. No i podsłuchajmy ich. Słyszałeś o Alainie? Łucznik, który pilnował północnego skrzydła. Brat tego nieszczęśnika dostał strzałą w gardło. Wątpię, czy przeżyje do rana. Jak może pracować, mając tego świadomość? Często odwiedza brata, więc zastępuję go, gdy tylko mogę. Teraz cię tam nie ma. Nie. Sam mam ważne sprawy rodzinne. Miejmy nadzieję, że doktor nie dowie się o tej dezercji. Nie dowie się, jeśli nie puścisz pary z gębu. Nie martw się, twoja tajemnica jest bezpieczna. Czyli dowiedzieliśmy się, że kilku strażników fortecy nie pojawiło się na patrolu dachu, czyli warto jest wejść dachem, z tego co oni mówili od północnej strony. Tam powinno być ich najmniej. No ale dobra, póki co to by było na tyle. W następnym odcinku już zajmiemy się zastosowaniem naszego celu. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.